września 2012. Pozyskałem takiego byka. I co? Się zdarzyło? To był byk selekcyjny. 12 dni regularny. Jutro był selekcyjny. 12 nieregularny. Nieregularny. W 8 roku życia. W 8 roku życia. Czyli tam nie było żadnych wątpliwości, że byk jest. Nawet gdyby był młodszy, z obowiązującymi kryteriami, pełnie odpowiadał bykowi selekcyjnemu. Nie, w 8 roku życia. W 8 roku życia, tak. W 8 roku. Gdyby był młodszy, również był. Byk miał wagę 3,5 do 4 kg więcej. Ile? 3,5 do 4 kg wieniec był. Aha. Wieniec miał wagę 3,5 do 4 kg. Na polecenie łowczego został przewodniczącego, tak? Przewodniczący zabrał go do Olsztyna, mając tam zastrzeżenia, że żuchwa może być pochodzić nie od tego byka. Przewodniczącego. Trofeum zabrano do Olsztyna. Przewodniczący miał wątpliwości, czy pochodzi rzeczywiście od tego byka, tak? Rzeczywiście od tego byka. Takich wątpliwości nie miałem ja, ani kolega Wójcik, ani łowczy, bo tego byka oglądaliśmy wcześniej. Wcześniej? Wcześniej, no przed wyceną, zawsze przed oglądamy. Wyceną. I łowcze, i kolega Wójcik tego byka oglądaliśmy i nie było zastrzeżeń. Nie, tak? Było zastrzeżeń. Nie było zastrzeżeń. Tak. No niezwłocznie napisałem pismo do zarządu okręgowego PZD o zwrot tego trofeum, bo później okazało się jeszcze, że byk, mimo że był oceniany, rozpatrywany, do protokołu nie został wpisany, czyli tak jakby tego byka tam w ogóle nie było. Później okazało się, że mimo że byk, że sam byk, tak? Że wieniec był tam oglądany. Nie został wpisany. Okazało się, że wieniec nie został wpisany do protokołu. Do protokołu. Jest wolna rubryka w protokole. Taki kserok protokołu posiada, nie mogę włożyć. W protokole była wolna rubryka. Przy moim nazwisku. Przy moim nazwisku. Bez żadnej adnotacji. Bez żadnej adnotacji. Czyli tak jakby wieniec został nieoceniony, co uważałem za naganne, bo po to się powołuje komisja. Tak, jakby wieńca nie oceniono. Żeby dokonać oceny. Obojętnie jaka to by była ocena, ona powinien być oceniony, żeby miał możliwość odwołania się do komisji odwoławczej. I co się dalej zdarzyło? No pozbawiano mnie wieńca, więc napisałem prośbę o zwrot i wycenę tego, żebym mógł podjąć dalsze kroki, żeby to rzeczywiście byłby byk. Żuchwa byłaby nie od tego byka, ale nie miałem żadnych wątpliwości, że pochodzi od tego byka, że mógł się od tego odwołać. Niestety na to pismo nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Na piśmie zażądałem zwrotu trofeum, wykonania oceny. Oceny. Nie odpowiedziano mi na to. Nie odpowiedziano na to pismo i byka przetrzymano. Trofeum byłem tam, osobiście złożyłem pismo na ręce kolegi Dariusza Zaleskiego w obecności kolegi Wójcika i łowczego. Obejrzeliśmy jeszcze raz tą szczękę i myśmy twierdzili, że byk jest prawidłowo strzelony, szczęka jest od tego byka. Natomiast kolega łowczy twierdził, że od innego i powiedział, że dokona oceny w inny sposób, zgład czy jakiś inny na uczelni oddali i byka nam nie zwrócił. To znaczy mnie zwrócił. W obecności pozwanego i powoda pokazałem szczękę, tak? Nie, ten byk był cały zdeponowany z żuchwą, więc kolega łowczy polecił przynieść tego byka. Obejrzeliśmy u niego w gabinecie. Znaczy co przynieść byka, proszę pana, porożę i szczękę? Tak, porożę i szczękę. W obecności pozwanego i powoda oceniliśmy jeszcze raz porożę i szczękę. Żuchwę, czyli to część szczęki, dolną część szczęki, żuchwę. Moje powoda i jeszcze raz porożę i żuchwę. Powód twierdził,
że to nie jest od tego, tak? Byka. I że to jedna strona pasuje, a druga strona niedokładnie pasuje. No więc... I że sprawdzi to na uczelni. Że sprawdzi metodą, nie wiem, nie pamiętam, ale chyba z głowy, bo się w tym już tak nie orientuję. Jest taka jakaś metoda, że można, no nie wiem, dokonać zmagę i porównać te dwie części. Czyli... I jak się to skończyło? No więc tak skończyło się tak, że w lipcu, chyba 14 lipca dostałem pismo z Zarządu Okręgowego PZD, podpisane przez kolegę Łowczego, że zostałem zawieszony w prawach członków. W lipcu 2013. Zabrano mi uprawnienia na rok na odstrzał samców zwierzyny głowy. Otrzymałem pismo. Otrzymałem pismo o zabraniu mi uprawnień na rok, na odstrzał. Samców zwierzyny głowej. I co dalej? No i po jakimś pół miesiąca otrzymałem, kolega Wójcik, ponieważ czuł się zobowiązany, bo troszeczkę był no jakby czuł się winnym tego, że dopuścił do takiej sytuacji, że nie dokonano oceny, przywiózł mi z Zarządu Okręgowego PZD-u wieniec mojego byka. Dziś po dwóch tygodniach rozwany przyniósł mi wieniec mojego byka. No i co? No i tak się sprawa zakończyła, ponieważ już... No, ale został oceniony ten wieniec? Nie. Wieniec jest pod to pismo, które otrzymałem, nie otrzymałem żadnej informacji, czy on w ogóle był oceniony, przez kogo oceniony, czy był wysłany gdzieś. Nie miałem możliwości się w ogóle odwołać, bo nie wiedziałem, od czego się mam odwołać. Nie otrzymałem. Od wyroku tylko. Tak, nie otrzymałem żadnego pisma na temat tego wieńca. Wątpię w ogóle, czy przez kogoś był oceniany, bo wolno mi być oceniony. Czy tak nie dokonano? A co z tym prawem odstrzału? No prawo odstrzału rok przecierpiałem. A jak się odwoływał się? Nie, nie odwoływałem się, bo stwierdziłem się, że to już nie ma sensu, bo nie miałem się od czego odwołać i nie miałem żadnego... Dlaczego no nie miałem się pana? Dostał pan na piśmie informację, że się... Tak, ale proszę sobie, od dwóch żółtych, tak jak było napisane tam, nie ma odwołania. Od czego? Od dwóch punktów żółtych nie ma odwołania. Po wprowadzeniu tej uchwały, jak wyglądały stosunki kółowieckich z zarządem? No, stosunki układają się tak. Sądzę, zwracam uwagę, że pan wcześniej zeznał, że nie pamięta w ogóle, że ta uchwała była. Ale jakie uchwały? Mówił, że nie widział tej uchwały, ale powiedział, że sam był jej ofiarą. Nie mówi, że nie było. Jeśli chodzi o stosunki, no to one się układają, powiedziałbym, nie najlepiej. No, nie lepiej już od kilku lat. Od kilku lat to... układają się nie najlepiej. A dlaczego? Około 75-letnim stażem jesteśmy jednym z najstarszych kół, jednym z większych kół, bo mamy ponad 80 członków koła. Od dwóch kadencji żaden nasz przedstawiciel nie jest reprezentowany w żadnej komisji, nawet nie został zaproszony, więc to trudno mówić o jakiejś współpracy. Nasi przedstawiciele naszego koła nie są zapraszani do żadnych komisji. Ale pani pytała o stosunki kół, czyli no, państwa koła, ale innych. No, z innymi kołami sąsiadującymi mamy bardzo dobre i poprawne stosunki. Ale chodzi o to, jakie te inne koła mają stosunki z... A to nie jest to trudno powiedzieć. Nie wiedziałem, że jedne lepsze, drugie gorsze. Nie wiem, jak wyglądają stosunki innych kół z zarządem okręgowym. Czy jeszcze jakieś pytanie jeszcze? Czy w związku z tą wprowadzoną uchwałą myśliwi koła próbowali protestować przeciwko zapisom tej uchwały? Tak. Jeszcze raz przepraszam, może to jest pytanie? Czy myśliwi koła łowieckie próbowali protestować przeciwko zapisom uchwały? Tak. Myśliwi koła łowieckie próbowali protestować przeciwko tej uchwale. Znam przykład koła sąsiadującego, koła łowieckiego Dwie Żuty. Gdzie w podobny sposób odebrano kilka wieńców i wiem, że tam sprawa miałem w ręku takie pismo, gdzie wiem, że zostało koło ukarane za to, że się upomniało. Wiem, że w sąsiednim kole Dwie Żuty odebrano kilka wieńców.
Pani informujący, czy pytają jakieś doświadczenia? Czy mógłby Pan określić, bo stwierdzi Pan, że stosunki zarządu z Pana Kłamnik układały się zbyt dobrze, czy mógłby Pan określić jakieś przykłady konkretne, które wpływały na, na takie stosunki? Mogę taki przypadek podać. 85 lat Polskiego Związku Łowieckiego był bardzo uroczyście obchodzony. Miało to miejsce w nowo otwartej siedzibie. No i koło miało, zarząd okręgowy PZL poprosił koło łowieckie o wytypowanie kilku członków do odznaczenia w tym uroczystym dniu. Wytypowaliśmy tam kilka osób, w tym jednego kolegę. Zastępcy później oddzielnym pisem, ponieważ kolega łowczy wieloletni zachorował i znalazł się w szpitalu, więc napisałem pismo z prośbą o zamianę i udekorowanie wieloletniego prezesa koła, kolegę Krzysztofa Śmiechowskiego. Osobiście zawiozłem to pismo do zarządu okręgowego, rozmawiałem z łowczym, no i myśmy pewni, że to wszystko jest załatwione tak jak trzeba. Zaprosiłem na tą uroczystość prezesa, przyjechał, ponieważ mieszka poza Olsztynem, ponad 100 km, z rodziną, z wnukami. Staliśmy w dużej grupie, no i później się okazało, że z niewiadomych przyczyn kolega łowczy, kolega prezes nie został odznaczony. No, wyszła sytuacja bardzo niezręczna, szczególnie dla zarządu koła. Napisałem pismo w tej sprawie, protest, no ale odpowiedzi była, ale taka. Poproszę na nas o wskazanie kandydatów do odznaczenia. Kandydatów do odznaczenia. Wskazałem kilka osób. Ale później. Wobec tego, że jedna z nich była w szpitalu, w jej miejscem, wskazałem byłego wieloletniego prezesa koła. Liczyłem, że wszystko odbędzie się zgodnie z wnioskiem. Ja już głowy nie było. Wnioskiem, ponieważ odmowy nie było. Ten prezes przyjechał, ten były prezes przyjechał wraz z rodziną, ale odznaczenia nie otrzymał. Pamiętam, trzykrotnie został. Trzykrotnie składałem wniosek o odznaczenie pozwanego. Czy wie Pan, dlaczego nie doszło do nadania tego odznaczenia? Czy w ogóle ten wniosek został przekazany? Wniosek został na pewno przekazany, bo otrzymaliśmy za każdym razem. Podejrzewam, że każdym razem, dokładnie już nie pamiętam, do uzupełnienia, więc jest taka formuła, że się coś nie chce tam tego robić, do uzupełnienia. Uzupełniliśmy ten wniosek, ale za każdym razem nie. Wniosek odsyłano nam do uzupełnienia, oznaczenia nie nadano, tak? Oznaczenia nie nadano. Czy jeszcze jakieś pytania? Czy gdyby Pan miał określić, dlaczego nie zostało nadane to oznaczenie? Czy Pan pozwano, że kierował się jakimiś własnymi prywatnymi interesami? Wysoki Sądzie, w naszej głowie mogę pytanie. To pytanie zabierać sobie... Że chcemy, co Pan co świadek odpowie? Czy Pan wie, czy to jest świadek, wie coś na temat przyczyn nieuwzględnienia wniosku? Nie wiem, nic na temat, przyczyn nieuwzględnienia. W zasadzie no to kapituła odznaczeń. Czy uczestniczył Pan kiedykolwiek w imprezach? Wydarzeniach organizowanych tutaj przez Okręgowy Zarząd PZL w Olsztynie? Wielokrotnie pełniąc funkcję wicemarszałka województwa i wiceministra kultury. Wielokrotnie. Czy pamięta Pan, kto Panu otworzył strzelnicę? Były dwie osoby obsługujące. Wydaje mi się, że to był czas, czyli godziny, kiedy strzelnica nie była czynna, bo byliśmy sami na strzelnicy. Były
dwie osoby na strzelnicy. Może te osoby były z obsługi, czy uczestnicy? Ja myślałem się, że nie, to były osoby, które obsługiwały strzelnicę. Osoby na strzelnicy, które ją obsługiwały. Myślę, że w tym czasie strzelnica nie była jeszcze czynna. Nie mam pewności. Czy zapłacił Pan za pobyt na strzelnicy? Nie mam takiej pewności, ale zawsze w takich sytuacjach na koniec pytam, ile mam zapłacić. Na pewno było tak na strzelnicy. Nie pamiętam, czy płaciłem za pobyt na strzelnicy. Zawsze w takich sytuacjach pytam na koniec, ile mam zapłacić. Proszę. Więc czy pamięta Pan, czy ten pracownik strzelnicy przyjął od Pana te pieniądze? Nie pamiętam, to było tak dawno. Nie pamiętam, czy pracownik strzelnicy przyjął ode mnie pieniądze. Było to dawno. W swoim doświadczeniu poznałem kilku łowczych okręgowych. Uważam, że Dariusz Zalewski zrobił dla Związku i Myśliwych najwięcej. No to jest Pana zdanie, ale czy poza tym wpływały do Pana od innych osób jakieś zarzuty co do nieprawidłowości? Czy słyszał Pan takie zarzuty? Znaczy, chyba ja jestem politykiem i moich działaniach bardzo często ludzie mówią o innych źle, ale kieruję się moimi własnymi opiniami. W tym przypadku jest to opinia silnie ugruntowana. Ja jestem politykiem. Często się zdarza, że ludzie o innych mówią źle. Ale w przypadku Powoda moja opinia jest silnie ugruntowana. No ale wracając do pytania, które Pan zadał, czy słyszał Pan krytyczne uwagi pod adresem Powoda? Tak, słyszałem. Słyszałem krytyczne uwagi pod adresem Powoda. Co dostanie naprawdę w mojej profesji jest to codzienność. Trzeba sobie wyrabiać własne, osobiste zdanie. Słyszałem krytyczne uwagi pod adresem Powoda, ale w mojej profesji to codzienność. I trzeba sobie wyrabiać własne zdanie. To wszystko. Czy strona powodowała? Proszę. Pana, na jakiej podstawie powiedział Pan, że mam Pan ugruntowaną opinię na temat Pana Zalewskiego? Na jakiej podstawie, co Pan wie? Czyli Panie, bo jak powiedziałem, moja praca polega na tym, że wyrabiam sobie opinię co do działalności osób publicznych. Łowczy okręgowy jest osobą publiczną. Chodzi o konkretne działania gospodarskie. Znaczy jakie? Oceniając Powoda, miałem na myśli jego konkretne działania gospodarskie. To jest siedzibę, strzelnicę. Działają w obszarze hodowlania, szczególnie jelenia, gdzie kolega Zalewski jest autorytetem w Polsce. Siedzibę, strzelnicę. Działania gospodarskie. I też się hodowli jelenia. I też moja opinia jest. Powód jest autorytetem w Polsce w tej dziedzinie. Moja opinia jest ugruntowana opiniami osób z kręgu myśliwych, których szanuję. I mojego ojca, w mojego ojca. W zakresie hodowli jelenia w Polsce. Do je.